Prawo i Sprawiedliwość odtrąbiło sukces wyborczy w województwie podlaskim zaledwie miesiąc temu. Kiedy jednak przeliczono głosy na mandaty, okazało się, że blisko 450-tysięczna rzesza wyborców zdecydowała, że w 30-osobowym składzie wojewódzkiego samorządu PiS zdobył dokładnie połowę mandatów, co nie dało gwarancji dalszego sprawowania władzy. 8 mandatów powędrowało do Koalicji Obywatelskiej, 6 do Trzeciej Drogi, a 1 do Konfederatów związanych koalicyjną umową z bezpartyjnymi samorządowcami. Ten ostatni mandat, należący do Stanisława Derehajło, który został zmuszony odejść z pisowskiego zarządu województwa po 3-letniej pracy, mógł okazać się tym, który zdecyduje o przewadze PiS. I zdaje się, że były już marszałek Artur Kosicki liczył na ten transfer. Ale przeliczył się. Nie dość, że usunięty w 2022 roku Derehajło nie poparł jego formacji w głosowaniu nad wyborem nowego przewodniczącego sejmiku, to pozostałe dwa kluby, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, zgrabnie i z zaskoczenia wyjęły Kosickiemu 2 radnych. Wynik głosowania nad wyborem przewodniczącego sejmiku był dla PiS prawdziwym wstrząsem, bo kandydatura Cezarego Cieślukowskiego zyskała aż 17-osobowe poparcie. Stało się jasne, że nie tylko Derehajło nie poparł kandydatury zgłoszonej przez PiS. Pokład klubu PiS opuściło 2 radnych. Prawdziwa ofensywa dotychczasowej opozycji zaczęła się jednak, gdy nowo powołany Cieślukowski zaproponował zmianę porządku obrad sejmiku i w wyniku głosowania otworzył drogę do wyboru nowego zarządu województwa. Takiego zwrotu akcji PiS się nie spodziewał. Na nic zdały się protesty radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zgłoszona przez Koalicję Obywatelską kandydatura Łukasza Prokoryma na stanowisko marszałka województwa wywołała go do głosu. Najbliższa kadencja władz województwa podlaskiego powinna być kadencją rozwoju i współpracy. Jestem przekonany, że to będzie czas, kiedy będzie doskonała współpraca z władzami państwa rządu. Dziękuję Ci za obecność panu posłowi Truskolaskiemu, panu ministrowi Krajewskiemu, z Urzędem Wojewody, który jest również kluczowy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dziękuję za obecność panu wojewodzie Jackowi Brzozowskiemu i jestem pewny, że wspólnie działając spowodujemy, że ten rozwój naszego województwa będzie historyczny i będzie to historyczna szansa, którą uda się nam wykorzystać. Szanowni Państwo, chciałem również przedstawić Państwu osoby, z którymi w przypadku Waszej zgody na wybór mojej osoby do funkcji marszałka województwa chciałbym współpracować. Chciałbym współpracować z panią marszałek Wiesławą Burnos na funkcji wicemarszałka województwa, z panem marszałkiem Markiem Malinowskim również na funkcji wicemarszałka województwa i z członkami zarządu województwa, z panem Bogdanem Dyjukiem i panem Jackiem Piorunkiem. W przypadku wyboru mojej osoby na urząd marszałka te osoby będę zgłaszał, korzystając z moich uprawnień w kolejnych punktach porządku obrad. Nazwiska 2 radnych Prawa i Sprawiedliwości w proponowanym składzie nowego zarządu województwa wywołały prawdziwe trzęsienie ziemi w szeregach PiS-u, którego lider desperacko próbował ratować sytuację. Ja z tej strony też deklaruję oczywiście pełną współpracę. Myślę, że te standardy, które przyjęliśmy w tym sejmiku, będą dalej utrzymane. Jeśli chodzi o kwestie wniosków do budżetu, prace nad budżetem, jak najbardziej wypracowaliśmy nowe rzeczy, nowe standardy, rzeczy, których nigdy ta Izba nie widziała. Ja oczywiście ze swojej strony też deklaruję, że ten zarząd, który funkcjonuje, może dalej funkcjonować. Jestem otwarty na współpracę i z panią Wiesią Burnos, i z panem Markiem Malinowskim. Też deklaruję, że jeżeli będę to zgłaszał, to oczywiście jesteśmy otwarci do tego, żebyście Państwo w tym zarządzie byli. Ta deklaracja jednak nie zmieniła decyzji bezpartyjnej Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego, który nie był zadowolony ze współpracy z ustępującym marszałkiem. W efekcie nowy zarząd województwa podlaskiego ukonstytuował się w składzie. Marszałek województwa Łukasz Prokorym, wicemarszałkowie to rzeczeni Wisława Burnos i Marek Malinowski, a pozostali dwaj członkowie tego gremium to Bogdan Dyjuk i Jacek Piorunek.